Witam Was serdecznie dzisiaj, moi drodzy. Arek z tej strony. Dzisiaj jedziemy z tematem drukarki. Mamy do przetestowania urządzenie L3510. Jest urządzenie stricte zamówione pod klienta. Natomiast 3770 CDW MFC już testowałem jakiś czas temu. To znaczy nie testowałem. Tu chodzi o unboxing, o rozpakowanie tego urządzenia. Co to testować? Jak już przetestowane w internetach jest wszystko. Ale zobaczycie, co dostajecie za określoną kwotę. Model 1 i 2 tego urządzenia Brodera jest bardzo podobny, różnica między 3770, muszę ten klimatyzator wyłączyć, bo mnie zawieje. 3770 ma ADF, czyli automatyczny podajnik górny, którym możemy zeskanować, skopiować wiele dokumentów, natomiast w 3510 podajnika górnego nie ma. Obydwie te drukarki drukują na tych samych tonerach o oznaczeniu 247, wystarczający na 3000 stron. Obie drukarki. Ta oczywiście jest dużo droższa, to też już dzisiaj schodzi ode mnie. Natomiast 3510 jeszcze nie miałem możliwości, żeby Wam pokazać, więc postanowiłem to zrobić teraz przed tym, jak ją wydam. Ja sobie ją tutaj naszykuję. Kabel zasilający dam swój, żeby nie rozpakować papier. No i jedziemy. Słuchajcie, moi drodzy, lubię urządzenia stricte te, z uwagi na to, że jednak tolerancja do zamiennika jest bardzo dobra. Nie chcę robić reklamy, zaznaczam firmie Brodera, bo oni mi za to nie płacą. Ja tylko zawsze wybieram urządzenie, moi drodzy, które jest w tym momencie tanio eksploatowane i koszt zakupu tego urządzenia jest dość korzystny w stosunku do konkurencji. Także jeżeli za jakiś czas zdarzy się, że firma HP wyprodukuje coś, co będzie godne uwagi, dlaczego miałbym Wam tego nie pokazać? Natomiast jeżeli chodzi właśnie tu, na moim kanale pokazuje się dużo Broderów, ale jeszcze raz, bo czasami mamy zarzuty, że zapłacili. Nikt mi za to nie zapłacił, nikt mi nie proponuje pieniędzy za tego typu pokazywanie Wam urządzeń. Ja robię to pod względem technicznym tylko dlatego, że znam się na tym i bardzo dobrze i potrafię wyselekcjonować tą drukarkę, dlatego chcę Wam pokazać, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia. Także to mamy sprawy komercyjne, tu nie ma wcale, a gdy będzie w przyszłości jakakolwiek sprawa komercyjna, to od razu się o tym dowiecie, że firma X jest sponsorem i chciała, żeby zaprezentować. Ale kanał jest tak mały, że nie jestem zbyt użyteczny dla nich, jestem tylko i wyłącznie dla Was, żebyście Wy mieli z tego korzyść, a nie oni. Oni mają dość sporo pieniędzy i dadzą sobie radę bez Arka, a Wy nie. Słuchajcie, moi drodzy, 3510 CDW, duplex, opcja bezprzewodowa. Myślę, że to wszystko jest dość jasne. Wyższy model 3770, tak jak mówiłem, różni się tym, że ma tu ADF, ten automatyczny podajnik, ten natomiast go nie posiada. No to teraz odbezpieczmy to. Zobaczmy, czy jest to proste, a nie jest to nic skomplikowanego. Wszystkie taśmy musimy rozerwać. Tutaj powiem Wam szczerze, że warto zawsze patrzeć na te śmieszne obrazki, co mi tutaj podawałem. Dlaczego? Bo niekiedy tak wydałem drukarkę, chyba dwa razy w przeszłości, że klient czegoś nie odbezpieczył. No i był problem, bo później zacinały się tonery, musiałem to odbezpieczać. I było naprawdę sporo z tym problemów. Widzicie? No, tu jest. Chciałem wysunąć jak w HP. I słuchajcie, i było z tym problemów, bo musiałem to wszystko, krótko mówiąc, naprawiać po kliencie. Zawsze staramy się odbezpieczać tak, jak to chcę. Można wziąć instrukcję i zobaczyć dokładnie, jak to wygląda, bo przecież jest do tego instrukcja i można bez najmniejszego problemu podbezpieczać wszystko. Ja te bębny na razie podbezpieczam, słuchajcie, z jednej, tutaj mamy, ściągamy, tu spuściło, tu też i ładnie się to rozpięło, jeden, tak, dobra, zróbmy w ten sposób, że wyciągnijmy te bębny, jak na razie, z modułami, te całe moduły, pas transferowy zostaje. Tu pod spodem jeszcze mamy pojemnik na zużyty toner, jak w każdym Broderze, nawet mam z jednym cały czas permanentny problem. Montujemy do środka, jak już Wam pokazywałem, w wcześniejszym modelu, później kupujecie tylko taki toner. Teraz wyposażyli to w chip elektroniczny. W modelu 3770 kiedyś testowałem, identyczna sytuacja. Moduł bębna starcza na około chyba 20 tysięcy stron, chociaż nie chciałbym być gołosłowny, czy 12, nie pamiętam, sprawdźcie, jeżeli się mylę. Magenta,
toner, natomiast startowy, on jest dużo mniejszy, jak klient go zakupił. Tonery później już te... Ja sprzedaję te większe, oznaczymy 247, tutaj zauważcie, jest 243, to są te pierwsze startówki, to są te mniejsze pojemności, one się na pewno szybciej skończą. Ale pomimo wszystko nie ma z nimi problemu, jeżeli chodzi o zamienniki. Jeżeli chodzi o zamienniki do drukarek laserowych HP, no one na samym początku sprawiają to spory problem. No tu byśmy mieli, słuchajcie, wszystko, ale zobaczcie, no tutaj nie mamy czego, no i właśnie nie mamy tabliczki. I ta tabliczka znamieniowa, ona tam jest, ta tabliczka dostarczona. Prawdopodobnie w dwóch językach. Ja pozwolę sobie już tutaj papier włożyć. I chyba jeszcze 3770 posiada kolorowy wyświetlacz, a w tym mamy tylko i wyłącznie monochromatyczny. Jeżeli ktoś lubi gadżety, a potrzebny mu jest ADF albo nie, a lubi kolorowe, to może sobie wybrać model wyższy, ale zaznaczam, on jest parę stów droższy. Tak, mamy w dwóch językach. Tu mamy język polski, tą tabliczkę całą funkcyjną, język angielski. Dobra, to w tym przypadku zakładamy sobie na razie, otwórzmy klapę skanera w języku naszym ojczystym. Folii klientowi nie będziemy ściągać. Myślę, że wszystko już jest w tym momencie ściągnięte, te zabezpieczenia tylko są od tylnej klapy rewizyjnej, w razie zacięć jest nam potrzebne. Wezmę swój kabel i zobaczymy, jak to funkcjonuje. Dobrze? Dobrze. Ok. To wszystko. Uruchommy ten sprzęt. Tu jeszcze możemy to... Aha, tu się zatrzyma. Ok. Please wait, language. Musimy wybrać język. Słuchajcie, jak tak bym się... Ok, i teraz szukamy polski. Espanol już widzę. I różne inne maści języki. Nawet czeski, rosyjski i język polski jest. Potwierdzamy, akceptacja. Mamy język polski ustawiony. Błąd wkładu. Ale jaja. Błąd wkładu. Czy któryś się dobrze nie zapiął? Błąd wkładu. Nie, idzie, słuchajcie. Nie, błąd wkładu. No to jest fajnie, słuchajcie. Mamy błąd wkładu. A ja, wiecie, jaki wkład? Ja już widzę. Jaki problem zrobiłem? Zobaczcie. BK, cyjan. Cyjan BK. Jak można się pomylić? Rozmawiając. I teraz proszę czekać, idzie. Także widzicie, można się pomylić. Dlatego robić to spokojnie. Ale jak się mówi i jednak nagrywa, to widzę, że o pomyłkę nie jest trudno. Nieważne, wszystko udało się. Tutaj nie ma najmniejszych problemów, bo sami widzieliście, że wykrył z automatu, że jest coś nie w porządku. Teraz będzie przygotowywanie, pewnie będzie opcja kalibracji kolorów. Zrobimy jakiś wydruk testowy, skserujmy kartkę, zobaczymy, jak to szybko chodzi. Wydruk testowy prawdopodobnie będzie taki sam, jak we większości broderów. Te pierwsze przygotowanie zawsze chwilę trwa. I teraz jak wyłączyłem klimatyzację, to już się cały zaczynam pocić. Ale chwilę już poczekam. Wypnę sobie MIT. Green tea. I działamy dalej. Myślę, że fajne jest to urządzenie. Patrząc na wcześniejsze modele, tak jak widzicie tu karton od modelu, który nadal mam na serwisie, nadal mnie cholernie irytuje, bo prawdopodobnie jest tam problem z pasem transferowym, ale muszę to jeszcze potwierdzić, to gabarytowo jest podobny. Na pewno, jeżeli chodzi o całą zasadę części zamiennych, będzie naprawdę bardzo dużo podobień z uwagi fusery, czyli cały układ utrwalający. Jestem ciekawy, no pas transferowy na pewno nie pasuje od jednej do drugiej, bo to już by broder tak nie zrobił. Nawet pojemniki na zużyty toner są całkowicie inne, choć wyglądają praktycznie tak samo, ale jednym wcięcie się potrafi różnić i tak dalej. Mamy tutaj komplet instrukcji, które warto, żebyście się zapoznali na samym początku, co macie w zestawach. Widzicie to, co ja wam pokazałem przed momentem, to na dobrą sprawę jest to wszystko w instrukcji zawarte.
to jest instrukcja chyba rosyjska, a w polskim też będzie, żeby wyciągnąć je wszystkie na bok, położyć, wyciągnąć taśmy, później zamontować to, z powrotem podłączyć i zrobić pierwszą konfigurację. Także instrukcja jest, ale jak możecie wejść na mój kanał i sobie to sprawdzić, nie ma problemu. Menu, ustawienia, zobaczymy co tutaj mamy. No standardowo, ustawienia, emulacja, jakość. Wygląda to, te mini wygląda bardzo okrojoną wersją 3770, bo tu jest kolorowe, wyświetla dużo bardziej intuicyjne. Tutaj już wybieramy to wszystko na zasadzie takie jak we wcześniejszych modelach Brodera, czyli tych Brodera, słuchajcie, czarno-białych. Konfiguracja sieci, drukuj, wydajność bębna, raport WLAN, użytkownika, ustawienia drukarki. Nic ciekawego tutaj nie ma. Informacja o urządzeniu, numer seryjny, tak jak w czarno-białych urządzeniach, słuchajcie, identycznie. Jeszcze raz sprawdźmy, czy możemy coś sobie jeszcze ewentualnie wewnętrznego druknąć. Jeżeli nie, nie ma z tym problemu, ja zrobię coś innego. Na pewno możemy. Druk raportów, użytkownika, a zobaczmy, drukowanie, ustawienie użytkownika. Wydrukuje się teraz jakieś wewnętrzne ustawienie z tej drukarki. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie, a ja jeszcze w tym czasie zabiorę coś, co mam od zawsze do testowania drukarek atramentowych. Ciemno jest tutaj, ale jest to drukarka, która w tym momencie, w dniu dzisiejszym chyba będzie dobra. Skserujemy tą oto słynną kartkę z drukarki HP B110 i różnych maści właśnie tej razem urządzeń. Co tutaj mamy? Ustawienie użytkownika. Na czarno-biało nas to nie interesuje. My chcemy sobie zrobić kolorowe ksero dużej kartki A4. W tej właśnie drukarce wyczyśćmy to wszystko, wyjdźmy z tego całkowicie, zróbmy kolor. Kopiowanie. Idzie. Skaner do szybko się zbiera. Wydruk idzie, no szybko się to zebrało, jeżeli chodzi o kserokopię. Tak wygląda. Zaraz potwierdzimy to do mono, czyli czarno-białej kopii. I zaraz porównamy, jak to wygląda. No czas przygotowania, nagrzania widzę, że jest dużo wolniejszy niż 3770. Tam to szło jakoś dużo szybciej. Ale mówię, cena. Dostajemy do tam ADF, kolorowy wyświetlacz i chyba jeszcze trochę wydajniejszy sprzęt. To mamy kopię czarno-białą. Weźmy oryginał z drukarki atramentowej. Oryginał, zobaczcie, żebyście mieli porównanie. To jest kserokopia. Kserokopię zawsze weźcie pod na to poprawkę, że będzie dużo gorsza. Ale gdybym zabrał to, nie jest tak źle. Oryginał, to jest kopia. Wewnętrzne wydruki będą mocniejsze. Czarno-biała kopia, bardzo mocno natłuszczona, wyrazistość czarnej barwy idealna przy, zaznaczam, kserokopii. Jeżeli chodzi o wydruk wewnętrzny, ten druk raportów, no to jest z roboczego wydruku brany. Na tej podstawie nie można zbyt wiele stwierdzić. Myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o to urządzenie. Szybka, wydajna. Tania eksploatowana, to jest chyba dla każdego użytkownika najważniejsze, czyli tony najtańsze, bo toner zastępczy chyba w granicach 70 zł kosztuje. Tak mi się wydaje, bo nie pamiętam, bo spojrzeć, sprzedaję ten toner chyba w komplecie za około, ten czarny wydajniejszy, za około 290 zł. U mnie tak ten zamiennik kosztuje. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o urządzenie laserowe, bardzo wydajne, z tonerami, co pozwalają w wersji zastępczej wydrukować dość sporo, bo do 3000 kopii. W oryginale te tonery są dużo, dużo droższe. Mamy tam pas transferowy i jeszcze pojemnina zużyty toner. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja osobiście jak sprzedaję te urządzenia, to bębny zmieniam tak, tonery tak. Nie zużył mi się pas transferowy nigdy. Grzałka, czyli ten układ utrwalający wymieniałem niejednokrotnie, ale to nie są jakieś duże kwoty. Ocencie sami. 3050 CDW musiał znaleźć się na kanale, bo jeszcze nie był. Dziękuję za atencję. Podeślijcie treść dalej, jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem tego typu urządzenia. Myślę, że będzie zadowolony do biura. Ja nie pamiętam jego ceny. W granicach liczmy 1750, zależy od dystrybucji. Tak może kosztować brutto. Dziękuję za atencję. Podeślijcie treść dalej. Życzę Wam miłego
miłego dnia, weekendu, upalnego, bo chyba taki się szykuje, ja się cały pocę. Uciekam stąd, włączam klimatyzację, bo chyba się dzisiaj rozpuszczę. Dzięki, cześć!